Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Tomasz Snażyk i jestem prezesem Fundacji Startup Poland. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat nowych technologii w sporcie, na temat tego co się zmienia, co się dzieje, bo dużo rzeczy się dzieje na naszych oczach, czy też będzie się dużo działo na naszych oczach już w przeciągu prawie najbliższego 1,5 miesiąca albo 2 miesięcy. Tematem nowych technologii w sporcie Fundacji Startup Poland zajmuje się już od jakiegoś czasu, bo prawie rok, prawie no góra rok temu, 1,5 roku temu robiliśmy już jedną debatę nad tematem. Tematem się zajmowaliśmy i przez najbliższy czas, przez najbliższe 2 miesiące będziemy ten temat zgłębiać i chcemy też w kilku debatach i w kilku miejscach też pokazać, co się zmienia w Polsce, jak się zmienia też sport jako taki. I dzisiaj do dyskusji zaprosiliśmy kilka osób, nie wszystkie niestety mogły do nas dotrzeć, ale i tak jesteśmy w bardzo, bardzo doborowym składzie, bo jest z nami pan Marek Lukasek z firmy Lotto, która jest partnerem raportu. Jest też Paweł Haber z PARP-u, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, i będzie też z nami Mateusz Lentowczyk z TISA Group, którego już teraz w tym momencie zapowiadam. Nie ma go jeszcze z nami, ale próbuje się z nami połączyć. Panowie, jest tak, że tak jak właśnie w tym przedługim wstępie, no widzimy, że sport się zmienia i powiedzmy takie zagadnienie, które wam przesłaliśmy, no to było pytanie dotyczące o to, jaką cegiełkę wasza firma wkłada w rozwój polskich innowacji w sporcie. I tutaj jeśli chodzi o Lotto, to można powiedzieć, że to nie jest cegła, ale to jest, znaczy, że to nie jest cegiełka, ale to jest kamień, to są fury chyba cementu, cegieł i różnych rzeczy, które robicie wokół sportu, ale pytanie dotyczy właśnie innowacji w sporcie. Jak ten temat u was wygląda? Czy to jest czymś, czym Lotto się rzeczywiście interesuje na co dzień? Jeśli tak, to jak? I prośba też o krótką charakterystykę właśnie tego, w jaki sposób to robicie. Dzięki. Dzień dobry Państwu wszystkim. Panie Tomaszu, oczywiście bardzo dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Ja może tak na wstępie tylko jedną drobną rzecz chciałbym powiedzieć. Jesteśmy totalizatorem sportowym. Lotto to jest jedna z naszych marek, więc jako firma to totalizator sportowy. I żeby oczywiście powiedzieć troszeczkę Państwu wszystkim odnośnie tych cegieł, tego betonu, o którym Pan, Panie Tomaszu, powiedział, to myślę, że żeby precyzyjnie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym pokazać Państwu troszeczkę taki też szerszy kontekst, zarówno historyczny, jak i technologiczny, jeżeli chodzi o totalizator sportowy. My jako firma jesteśmy już od ponad 66 lat na rynku. Przedsiębiorstwo samo zostało powołane w ogóle z inicjatywy byłych olimpijczyków właśnie po to, żeby wspierać budowę obiektów sportowych w powojennej Polsce. Jak wiemy, wtedy sytuacja była dosyć krytyczna. Tej infrastruktury było bardzo niewiele, ta, która pozostała, była bardzo mocno zniszczona. Udało się to, jak widać, w bardzo dobry sposób zrobić. To, co zostało takiego sztandarowego na mapie Polski, o czym też warto powiedzieć, to mieliśmy bardzo duży wkład w budowę i utrzymanie takich bardzo, bardzo legendarnych obiektów, jakim był katowicki Spodek, Stadion Śląski w Chorzowie, Wielka Krokiew, na której wielokrotnie obserwowaliśmy fantastyczne zawody, czy też Poznańska Arena. Natomiast to były działania, które były działaniami mniej
systemowymi. To się zmieniło w 1994 roku, kiedy spółka zaczęła funkcjonować w ramach mechanizmu dopłat do funduszy celowych, którymi oczywiście dysponują poszczególne ministerstwa, w tym Ministerstwo w tej chwili Sportu i Turystyki. I od tego 1994 roku w tych cegłach, w tym betonie udało się przekazać ponad 14,7 miliarda złotych. Czyli można powiedzieć, że to tak naprawdę wszyscy Polacy doprowadzili do tej sytuacji. A dlaczego? O tym się często nie mówi, często nasi grający w gry totalizatora sportowego nie zdają sobie sprawy, ale właśnie nie tylko grają z nami i mają szansę korzystać z bezpiecznej formy rozrywki, ale właśnie także dzięki dotacjom wspierają bardzo silnie polski sport i to właśnie dzięki nim w dużej mierze mamy szansę na to, żeby podziwiać polskich sportowców na wysokim poziomie grających, czy też te fantastyczne obiekty, które rosną koło nas. Natomiast to jest część historyczna dotycząca działalności naszej w zakresie sportu. Natomiast ta część technologiczna, która też wymusiła na nas troszeczkę zmiany w tym, jak podchodzimy do technologii, było to, co się stało w 2017 roku. Została wprowadzona nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Otworzyła ona nam drogę do całkowicie nowych obszarów działalności, których realizacja w dużej mierze mogła być zrealizowana właśnie dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i dzięki temu między innymi Totalizator stał się operatorem dwóch nowych platform internetowych. Pierwsza to jest jedyne w Polsce legalne kasyno internetowe, no i oczywiście online Lotto. Tak jak Państwo słyszycie, sport, technologię my już mamy jako totalizator sportowy w naszym DNA, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, natomiast wciąż szukamy nowych form wsparcia dla polskiego sportu, takich również, które są formami pośrednimi. I jedną z takich form było to, że rozważyliśmy i stworzyliśmy, oczywiście tutaj z naszymi partnerami, którymi są PFR, NCBR oraz fundusz FFVC. Fundusz w 2020 roku, FFVC Tech and Gaming, który został powołany właśnie w celu inwestowania w innowacyjne technologie, które były i mają w zasadzie szczególny nacisk na ich wykorzystanie w sporcie oraz w grach, także we sporcie oczywiście. Kapitał docelowy funduszu to jest 47 milionów złotych, a udział totalizatora sportowego w tym funduszu wynosi 47%. Co o samym funduszu warto powiedzieć, co nawiązuje bezpośrednio do tego, czym są innowacje w sporcie, w technologiach, to spółki, które są w ramach tego funduszu i które bardzo blisko stykają się z samą branżą sportową. Takich spółek jest kilka, chciałbym powiedzieć w tym momencie o trzech, o których warto powiedzieć odnośnie zakresu ich działalności, tego w jaki sposób pracują, w jaki sposób funkcjonują, jakie są ich grupy docelowe, potencjalnych użytkowników, odbiorców i oczywiście klientów. Pierwszą z nich to jest Respovision. To jest startup, który powstał w 2020 roku. Polski startup, który dostarcza bardzo innowacyjną technologię dla sportu, w szczególności dla branży piłkarskiej. Wykorzystują bardzo zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i wizji komputerowej. Skupia się tam na wyodrębnieniu unikalnego zakresu danych w zakresie rozgrywki meczowej. Pozyskuje je dzięki modelowaniu 3D. I to dotyczy głównie przebywających na boisku piłkarzy oraz także samych zagrań, które są realizowane podczas spotkania. Analityka dotyka ponad 40 różnych części ciała danego piłkarza, która jest sczytywana przez system z częstotliwością ponad 60 razy na sekundę, co w ciągu całego spotkania jednego meczu daje ponad 150 milionów punktów różnych danych, no, które oczywiście dzięki zaawansowanej analityce, możliwości ich przetwarzania, no, dają bardzo duże możliwości predykcji różnego rodzaju akcji w przyszłości. Dlaczego w ogóle jest to innowacyjne rozwiązanie? No, przede wszystkim dlatego, że są oczywiście na rynkach inne analogiczne rozwiązania,
Natomiast one wykorzystują dużo bardziej skomplikowane metody. Kilka różnego rodzaju kamer, które są wykorzystywane i obsługiwane przez wielu ludzi. No to jest oczywiście podejście bardzo kosztowne, czasochłonne. Często także wpływa obróbka takich danych na samą dokładność informacji zwrotnych. I ta technologia właśnie REST Provision, która jest w zasadzie wymagająca tylko i wyłącznie jednej kamery. Może być to nawet kamera z aparatu telefonu. Pozwala właśnie na uzyskiwanie bardzo podobnych efektów. Poza tym można wykonywać tego rodzaju analitykę zarówno z telewizji na żywo, bądź też nawet weryfikując mecze lub jakieś inne akcje sportowe z przeszłości, z dobrych nagrań. Dzięki właśnie zastosowaniu takiej sztucznej inteligencji, dane, które są pozyskiwane z tych bardzo wielu różnych źródeł, są zdecydowanie bardziej dokładne niż te, które w tej chwili rozwiązania innych graczy rynkowych. A jak jeżeli chodzi o kwestię samego wykorzystania tych danych, no to zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Między innymi sama predykcja wyniku. Tutaj firmy bukmacherskie są w stanie z tego zrobić naprawdę całkiem dobry biznes. Analiza graczy i zespołu, wizualizacje na żywo, czy też replikacja samego spotkania w alternatywnym formacie 3D. Wyobraźcie sobie, panowie, że kiedyś być może oczywiście do tego dojdzie, będzie sytuacja, kiedy klient naszej firmy, oglądając dany mecz, będzie mógł się przełączyć na obraz i zobaczyć strzeloną bramkę z pozycji samego strzelającego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa opcja, którą firmy medialne będą mogły świetnie wykorzystać. Natomiast oczywiście obecnie jest wielu partnerów dla spółki REST Provision. Są to kluby piłkarskie, które mogą dzięki tej technologii podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje piłkarzy, uzyskać lepsze wyniki. I takim jednym z pierwszych w ogóle partnerów dla REST Provision był pewnie niewielu znany taki klub piłkarski Paris Saint-Germain, który rzeczywiście zweryfikował, dostrzegł pozytywną stronę tej technologii. No i oczywiście wykorzystał ją do analizy boiskowej. Ale to nie jest jedyna firma. Jak powiedziałem, chciałbym powiedzieć o trzech. No może o dwóch powiem już trochę krócej, zważywszy na czas, jak rozmawialiśmy na samym początku naszego spotkania, żebyśmy nie zdominowali jednym wątkiem całego naszego dzisiejszego czasu. Drugą taką spółką z naszego portfela jest firma PandaScore, która też wykorzystuje bardzo duże zbiory danych oraz sztuczną inteligencję do przetwarzania wyników rozgrywek, tylko że w tym momencie mówimy o grach komputerowych, e-sporcie, który oczywiście też jest coraz bardziej popularny i o którym też warto mówić coraz więcej, ponieważ tam jest potencjał równie potężny. Też jest to bardzo wartościowa branża, którą wykorzystują firmy bukmacherskie właśnie w grach online. Firma ta ma w swoim portfelu już kilka gier, które obsługuje, w zasadzie ich kilkanaście, natomiast te najbardziej popularne to są CSGO, LOL, Dota 2 czy też FIFA. Tworzą one oprogramowanie, które jest oparte o computer vision i sztuczną inteligencję, dzięki któremu właśnie jest w stanie generować kursy szybciej niż konkurencja. Rynek bukmacherski właśnie pozwala na to, żeby rozwijać te technologie, wykorzystywać je w takim rzeczywistym już stanie. A to, co jest ciekawym, to, że właśnie jeden z inwestorów, oprócz nas w PandaScore, jest także fundusz CVC, który jest stworzony przez francuską loterię. I ostatnia spółka z naszego portfela, żeby już panu Pawłowi, panu Mateuszowi oddać absolutnie głos. Witamy panie Mateuszu, cieszymy się, że pan do nas dołączył. To jest GG Predict, to także jest polski startup, który też w oparciu o sztuczną inteligencję daje szansę na to, aby wspomóc graczy CSGO właśnie w tym, aby dostarczyć szansę na wzmocnienie, podniesienie swoich kwalifikacji. Jest to taki typowy trener, który dopasowuje rodzaj treningu do potrzeb gracza. I tutaj oczywiście spółka także może dostarczać analizy
rozgrywek sportowych. No i w najbliższym czasie planuję ekspansję na inne popularne tytuły też sportowe. To z mojej strony tyle tak na szybko, także bardzo uprzejmie dziękuję. Super, super, bardzo dziękujemy Panie Marku. To teraz Panie Pawle, gdyby Pan mógł powiedzieć, bo nie jest to takie oczywiste, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości też jest zainteresowana rozwojem nowych technologii w sporcie i zawsze PAR pewnie się wszystkim kojarzy z jakimiś takimi siermiężnymi albo nieśmiężnymi rozwiązaniami e-commerce'owymi i wspieraniem właśnie czy to e-commerce'ów, czy wielu, wielu, wielu innych waszych programów. No ale nie da się też ukryć, że jest luka kapitałowa w tym segmencie, także jesteśmy bardzo wdzięczni, że też jesteście z nami w ramach tego projektu. Natomiast jakby Pan mógł powiedzieć, co właśnie PAR robi, czy robił, albo będzie robił w zakresie właśnie nowych technologii w sporcie w Polsce. Jasne. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. No, tego e-commerce'u to u nas, szczerze mówiąc, jest stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o wsparcie, takie dotacyjne stricte. No my, jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, promujemy rozwój gospodarki Polski przez innowacje i wykorzystanie osiągnięć technologicznych oraz rozwój zasobów ludzkich. To jest też taki główny cel. I agencja prowadzi działalność także badawczo-analityczną i doradczo-szkoleniową oraz wdraża różne programy rozwoju. Oferujemy też wsparcie na różnych etapach rozwoju firmy. Jednocześnie spektrum naszej oferty jest bardzo szerokie. To nie tylko e-commerce, nie tylko wsparcie finansowe, chociaż z tym rodzajem wsparcia jesteśmy najbardziej kojarzeni. Innowacje w branży sportowej są bardzo szerokim pojęciem. Myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym szczegółowo porozmawiać. No i te innowacje obejmują wiele technologii i zagadnień. Wpisują się też w wiele naszych działań, które nie są stricte dedykowane dla branży sportowej, nie mają w swojej nazwie sport, ale w swoim zakresem umożliwiają wykorzystanie między innymi właśnie przez tę branżę. I tutaj dokładamy do ekosystemu kilka takich cegiełek poprzez między innymi działania skierowane do startupów. Są to programy inkubacyjne, programy akceleracyjne. Jest program Poland Prize, który jest skierowany do startupów zagranicznych, które ściągamy do Polski. Oferujemy też pomoc prawną startupom. Z kolei są również działania związane z designem, ochroną własności przemysłowej, czy inwestycje w innowacje, cyfryzację i współpracę badawczą. Również wsparcie w wejściu na rynki zagraniczne, w końcu podniesienie wiedzy i kompetencji. W ostatnich miesiącach wydaliśmy raport dotyczący gamingu, więc też tą branżą się interesujemy. No i dajemy przestrzeń do spotkań, networkingu i wzajemnej inspiracji. Tutaj taką naszą flagową inicjatywą jest w tym zakresie Connect and Scale Up, w ramach którego zorganizowaliśmy wiele różnorodnych tematycznych spotkań. Jedno z nich dotyczyło właśnie technologii w sporcie. To tak w telegraficznym skrócie ode mnie. Super, super. Mateusz, słuchaj, tu mamy podobne do pytanie do ciebie dotyczące tego, w jaki sposób twoja firma przykłada się do rozwoju właśnie nowych innowacji, czy też w ogóle innowacji w branży sportowej. Też to nie jest takie oczywiste, że TISA jest, no nie wiem, czy można mówić, czy jest polską spółką, czy nie, no bo to nie wiem, jak to marketingowo wskazujecie, ale część zespołu jest w Polsce. Więc jakbyś też mógł trochę powiedzieć, co robi TISA i w jaki sposób przykłada się właśnie do tego, co się dzieje w polskim sporcie. Na wstępie jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Miło panów poznać. Problemy techniczne pojawiają się wszędzie, ale mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na parę pytań.
Tak więc TISA jest spółką o polskim rodowodzie, w 100% finansowana przez polskich obywateli, jeśli tak mogę powiedzieć. Ma oddziały w Polsce dwa, ma oddział w Szwajcarii, w który powstał ze względu na no, umiejscowienie sportu i naszej klienteli. Tak więc jest to rzeczywiście spółka polska o silnym szwajcarskim rodowodzie, jeśli tak mogę powiedzieć. Więc mamy trochę mix. Czasami marketingowo wiemy jakie, czasami wykorzystujemy trochę bardziej Szwajcarię, czasami trochę bardziej Polskę. Natomiast klientów mamy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i staramy się jakby uzyskać to, co najlepsze w każdym z tych krajów. Co do samej spółki, to my chcemy być i chyba jesteśmy, bo jesteśmy dość młodą organizacją, powstaliśmy 3,5 roku temu, natomiast jesteśmy spółką, która no, chce być takim, powiedzmy sobie, firmą, która dookólnie obsługuje wszelakie organizacje sportowo-rozrywkowe. Rozrywka jest dość istotna, bo w tym momencie sport bardziej ewoluuje w kierunku raczej rozrywki, niż sportu w takim rozumieniu, jak my to mamy tutaj w Europie zawsze w głowie, że ten sport jest tylko i wyłącznie sport i nic więcej. To jest o wiele więcej niż to, więc my staramy się firmom pomagać w szeroko pojętej transformacji cyfrowej, jednak skupiamy się na tej jednej niszy, czyli na sporcie i rozrywce i ponad 90% przychodów w naszej firmie pochodzi od klientów, którzy sport i rozrywkę realizują na co dzień. Co do naszej oferty, to mamy zarówno usługi, jak i produkty. Mamy szereg produktów, które zainwestowaliśmy własne środki 3,5 roku temu i tymi produktami jakby staramy się sprzedawać. To jest nasza misja i wizja, aby produkty były tym głównym trzonem sprzedażowym. Obudowujemy to oczywiście usługami wyspecjalizowanymi w danej niszy. No i do tej pory w ciągu tych 3,5 roku udało nam się urosnąć do 120-osobowego zespołu, który pracuje zarówno z mniejszymi, jak i z największymi na tym świecie. Także wydaje mi się, że cel, który sobie obraliśmy na początku tworzenia organizacji, jest jak najbardziej zasadny i będziemy dalej dążyć do tego, aby konkurować z największymi. No dobrze, ale to, bo wiesz, bo tak powiedziałeś naokoło, ale jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, co robicie, wiesz, co, bo mówisz o transformacji, to jakbyś mógł powiedzieć o jakich transformacjach i dla jakich organizacji w Polsce to robicie, bo to chyba nie jest tajne i generalnie możesz się pochwalić, wiesz, dwoma, trzema projektami, dzięki którym zmieniacie świat na lepsze. Mhm. Naszym takim głównym trzonem jest platforma, nazwijmy to sobie platforma społecznościowa, czyli budujemy tak zwany fan experience i to mówimy od A do Z. Czyli ta platforma społecznościowa zawiera szereg modułów, nazwijmy to sobie do budowy, nazywamy to taką transformacją w kierunku bycia domem medialnym, taki media house, to jest zarządzanie treścią, OTT tak zwane, czyli wideo treści, streaming, aplikacje mobilne, www, użycie ekonomii do lojalizacji. Mamy szereg po prostu modułów w jednej platformie, które włączamy lub wyłączamy bezpośrednio w zależności do jakiego rodzaju klienta idziemy. Na przykład przykładem jest całkowita, tak, z naszego rodzimego podwórka, przykładem, który jest dość fajny, jest całkowita transformacja cyfrowa Ekstraklasy. Nowa strona, którą znajdziemy, centrum analityczne, które się tam znajduje, profil zawodnika, profil klienta, wszystko jest i bazuje na naszych produktach. Drugim przykładem, troszeczkę innym, jest na przykład cały grassroots w Polskim Związku Piłki Nożnej. Całość opiera się na naszych ludziach, naszym rozwiązaniu. To było bardzo duże przedsięwzięcie na rynek polski, chyba sportowo największe w ogóle w historii, jakie było. Całość zbudowaliśmy, korzystając z naszego doświadczenia. No za granicą to jest FIFA, UEFA, AFC, pracujemy z trzema jakby tutaj największymi na świecie. Legia Warszawa, Jagiellonia, więc jakby w zależności od czego się pyta, mamy szereg rozwiązań gotowych. Głównie to jest transformacja w kierunku bycia domem medialnym, tak to się ładnie nazywa. Nie chcę tutaj technologiami rzucać czy jakimiś technicznymi nowinkami, ale tutaj mówimy o CMS, o CDP, o tego typu rzeczach. Natomiast mówię, no staramy się podejść do klienta na takiej zasadzie, jeżeli ktoś myśli o tym, aby skupić się na transformacji w kierunku dotarcia do młodszej generacji fanów, do odświeżenia marki, do poszerzenia swoich zasięgów w mediach społecznościowych, do wykorzystania nowych technologii celem, nie wiem, rozszerzenia swojej bazy potencjalnych fanów, klientów itp. itd. Mamy do tego rozwiązania. Jednak to nie jest tak, że mamy jeden gotowy produkt i wchodzimy i jak
wszyscy potrafią to łatwo opisać. To jest raczej skomplikowany twór, dlatego z reguły podchodzimy do każdego klienta indywidualnie. Przez to, że mamy produkty nasze, jesteśmy w stanie to zrobić szybko, taniej, lepiej. No i jak mówię, konkurować z tymi, którzy liczą się na tym świecie. Więc jakby jasne. Przykładów mogę mówić tutaj długo. Nie, mi się wydaje, że o te właśnie przykłady chodziło. Teraz trochę chciałbym trochę przejść do innego wątku, bo mówiliśmy o tym, co każdy robi, co każdy próbuje robić i tak dalej. A teraz chciałbym spytać pana Marka, z Totalizatora Sportowego, jeszcze raz przepraszam za użycie marki Lotto, ale to, że tak powiem, taki... Nie jest pan, panie Tomaszu, ani pierwszy, ani jedyny. Natomiast totalnie behawiorem, totalnie jakby gdzieś tam w podświadomości, ale to oznacza, że reklama działa. Niemniej jednak chciałem się pana podpytać o to, komu się opłaca inwestowanie w innowacje związane ze sportem? Bo część z tego co pan mówił, czy pan Paweł, no to są działania typowo, jeżeli można, takie związane z byciem mecenasem, tak, jeżeli tak można powiedzieć. Oczywiście wyłączając tą kwestię funduszową, ale pytanie jest takie, komu się to opłaca, tak? No bo świat się na naszych oczach zmienia. Ja trochę o tym Mateusz pewnie też będzie jeszcze wielokrotnie mówił, ale jakby pan mógł powiedzieć z pańskiego, że tak powiem, punktu widzenia, komu się opłaca inwestowanie w innowacje związane ze sportem? Proszę wybaczyć, teraz ja miałem chwilę problemów technicznych, próbowałem włączyć mikrofon ze słabym efektem, ale w końcu chyba mnie Państwo słyszycie. Mam nadzieję przynajmniej. Super. Wiedzą Państwo, no, tak naprawdę inwestowanie w innowacje związane ze sportem, to chyba nie jest odkrywcze. No, raczej opłaca się wszystkim uczestniczącym w tym procesie, począwszy od tych, którzy mają świetny pomysł i chcą zaistnieć na rynku, a nie mają finansowania. Tym, którzy na początkowym etapie chcą zainwestować w technologię, zastanawiając się, jak zoptymalizować wykorzystanie swojego kapitału. No i finalnie tym, którzy z tego produktu innowacyjnego w ramach tego procesu będą korzystać, czyli odbiorcą. Natomiast wydaje mi się, że ważniejszym pytaniem nie jest to, komu się opłaca, ale dlaczego w ogóle warto inwestować. W naszej opinii jest to bardzo istotne, gdyż w ten sposób my, osobiście jako Totalizator Sportowy, też budujemy konkurencyjność polskiej gospodarki na międzynarodowej arenie. Pokazujemy, że są w Polsce fajne startupy, fajne firmy, z którymi można zrobić coś dobrego. Generalnie uważamy, że charakterystyka samego rynku pokazuje, że bycie pionierem wiąże się oczywiście z pewną stopą ryzyka, natomiast też z dużą potencjalną stopą zwrotu, ponieważ oprócz tego, że podchodzimy do tego tematu, tak jak pan wspomniał, na zasadzie dobrego mecenasa, to jednak pomimo wszystko traktujemy to jako biznes i traktują to jako biznes wszystkie spółki, które w tym procesie uczestniczą. Badamy, weryfikujemy, jak się rozwijają, w jaki sposób my możemy im pomagać, w jaki sposób mogą pomagać im fundusze, z którymi pracujemy i które zarządzają m.in. FFVC. Natomiast jako Totalizator Sportowy we współpracy z FFVC stale też poszukujemy nowych celów inwestycyjnych. Fundusz co prawda ma takie założenie, że inwestuje głównie w spółki z polskim pierwiastkiem. Natomiast polski pierwiastek my traktujemy jako taka istniejąca bądź w przyszłości powstająca więź, która będzie wiązała właśnie daną spółkę z Polską. No to możemy powiedzieć, że akurat te spółki, które my mamy w portfelu, no już zatrudniają ponad 100 Polaków, więc są to też miejsca pracy, które są dzięki tym spółkom dla Polaków dostępne. Więc myślę, że każdy z nas znajdzie troszeczkę inny powód, dla którego akurat warto inwestować. Natomiast jest to branża, w którą wydaje mi się, że każdy z Państwa, kto się wypowie w tej chwili, powie, że po prostu warto. Dziękuję.
Dzięki, dzięki serdeczne. Panie Pawle, ja mam do Pana troszeczkę inne pytanie, troszeczkę bardziej przewrotne, bo dotyczące tego, czy Pan myśli, czy jest jeszcze miejsce na nowe technologie w sporcie? Czy jest jeszcze miejsce na to, żeby coś zmienić? Czy jednak gdzieś już dotarliśmy do jakiegoś takiego punktu, gdzie powiedzmy te informacje, które do nas docierają, jak będą wyglądały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze, że to już gdzieś tam jest po prostu koniec i dalej już nie pójdziemy? No oczywiście, bardzo ciekawe pytanie w ogóle. Sport jest istotną siłą napędową innowacji, ale też innowacja napędza sport i te zmiany postępują i są pewne trendy, tendencje w różnych dyscyplinach sportu. Tutaj koncentrujemy się oczywiście na piłce nożnej, ale jeżeli spojrzeć z perspektywy 10-20 lat, jak technologia, jaki impact, jaki wpływ technologia wywarła na sport, na samo opakowanie widowiska, na transmisje telewizyjne, na ten engagement, zaangażowanie kibica, również na sposoby treningowe, czy też na samą taką, na zasady sportu. Czyli w piłce nożnej już mamy wprowadzone różne dodatkowe technologie, czy challenge w siatkówce, tak samo, czy Hawkeye w tenisie. To na pewno zmienia sport, zwiększa jego taką dynamikę, zwiększa dynamikę oglądania. No i też przez innowacje można zmniejszyć dystans do konkurencji. Mówię w kontekście już konkretnych organizacji sportowych, klubów sportowych. Tutaj ciekawym przykładem są kluby piłkarskie z Niemiec, które mogą być dla naszych polskich odpowiedników swoistym wzorcem. No, nie mam tutaj na myśli Bayernu Monachium, bo to zupełnie inna kategoria, inna półka, ale taki Eintracht Frankfurt czy FC Köln, one mają bardzo fajnie poukładane organizacje, bardzo, bardzo ciekawe inwestycje w tym zakresie. I tutaj te mniejsze organizacje sportowe, z Polski również, mogą tutaj więcej czerpać i te wzorce przynosić na nasze podwórko. Więc no tutaj sport jest sektorem w wysokim stopniu wykorzystującym badania i innowacje ze względu na rosnące zapotrzebowanie, więc na coraz lepsze wyniki, zapobieganie kontuzjom, czy też personalizowane projekty, więc nie uważam, że jesteśmy na mecie, że tutaj kończy się, powiem przewrotnie, że kończy się tutaj historia. Ja myślę, że wręcz odwrotnie, dopiero prawdziwa taka zabawa się zaczyna. Okej. Okay. To już słuchaj, bo ja ci chciałem trochę inne pytanie. Oczywiście panowie możecie ad vocem, jeżeli ktoś sobie życzy. Natomiast w związku z tym, że wiesz, że i pracujesz w Polsce, i pracujesz poza Polską, z tymi organizacjami międzynarodowymi, no to też sporo projektów jakby przychodzi do ciebie, tak, bo pewnie tam poradę, czy tam po cokolwiek. Też ludzie się ciebie pytają, co tam ciekawego w Polsce, no i na przykład miał być dzisiaj z nami Michał Żukowski, ale niestety jest na urlopie, ale opowiadał mi, że jako PZPN zorganizowali właśnie konkurs dla startupów futbolowych i zgłosiło się 30 podmiotów, z czego oni tam wybrali chyba 5 albo 6, które pojadą do Kataru, żeby reprezentować się powiedzmy Polskę na stoisku jakimś zorganizowanym, czy będą miały też spotkania z inwestorami z całego świata.
Więc generalnie jest jakiś ruch, coś się dzieje, tak? Ale z drugiej strony jest pytanie, czy te polskie innowacje mają szansę zaistnieć w międzynarodowym sporcie, tak? I tutaj ten międzynarodowy sport, no to jest jakby z jednej strony jest właśnie Szwajcaria, a z drugiej strony są Stany Zjednoczone i powiedzmy Wielka Brytania, tak? Te największe rynki. I teraz pytanie jakby, wiesz, no trochę wiem, że nie jest dla ciebie też takie łatwe, tak? No bo musisz też oceniać swoich rodaków. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć, jak jest. No dobrze, to ciekawe pytanie. A fajnie, że muszę na nie odpowiedzieć. Postaram się to zrobić, żeby było w miarę też ciekawe. I chcę być trochę tutaj na samym początku pesymistą. Ja w swojej karierze wcześniejszej też i podczas wieloletniej pracy czy w UEFA, czy w FIFA, no to miałem związek tak z wieloma pomysłami, startupami z różnych krajów, nie tylko z Polski, tutaj nie chcę jakby też aż tak mocno generalizować. Natomiast czy są szanse? Oczywiście szanse każdy ma. To wiemy wszyscy, że to tak jak powiedzenie, że nie ma szans, no to byłoby jakby błęd. Natomiast te szanse porównałbym na dzień dzisiejszy trochę jak wejście do, nie wiem, do finału Ligi Mistrzów polskiego klubu przy tego typu finansowaniu, jakie mamy. Uważam, że na dzień dzisiejszy w Polsce są tak duże bariery finansowe przede wszystkim i tak mały rynek, że jest to niezwykle trudne i ja oczywiście życzyłbym polskim startupom jak najlepiej i chciałbym, żebyśmy mieli przykłady takiego sukcesu międzynarodowego, bo o takim tu mówimy, tak? Bo też musimy tutaj zrozumieć, co mamy na myśli z międzynarodowy sukces. To międzynarodowy sukces tutaj mam na myśli markę, która jest rozpoznawana globalnie w sporcie, powiedzmy top 10, top 15 marek, które zawojowały rynek, czy to europejski, i europejski, i amerykański. Wydaje mi się, że to niezwykle skomplikowane. Ja powiem szczerze, no weźmy sobie parę przykładów. Na przykład, no nie wiem, nasz tutaj sąsiad z Berlina, OneFootball, tak? Poziom finansowania na poziomie 400 milionów dolarów. Jest to znana marka na dzień dzisiejszy top 20, tak? Proszę mi pokazać startup w Polsce, który tego rodzaju finansowanie gdzieś dostał. Chill, Socios, o, piękny przykład, zresztą znamy się osobiście z Aleksandrem, bardzo, 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 bardzo ciekawy człowiek z ogromnym bagażem, z ogromnym doświadczeniem. Natomiast no, jeżeli podchodzi do startupu, w pierwszej fazie finansowania zebrał ponad 60 milionów dolarów. Tak kończąc trochę myśl, że to nie znaczy, że ten sukces nie może być, on może międzynarodowy, jest bardzo ciężko go osiągnąć i na tym się skupiłem, natomiast są przykłady spółek, które w tym jakby z polskim rodowodem, które znakomicie sobie radzą i powstały na naszym rynku tutaj i działały w Polsce, rozrosły się, są to spółki, które są znane bynajmniej na tym rynku europejskim. Ja czy rozmawiając z FIFA, czy w UEFA, czy w ECA, wielokrotnie padają nazwy spółek. Mam kilka przykładów, nie wiem, czy je tutaj mogę podać, które sobie znakomicie ludzie, ale weźmy chociażby, nie wiem, Telio, weźmy sobie Accredito, weźmy sobie Stascore, który jest znakomitym też przykładem, jak można sukces osiągnąć ciężką pracą. Więc to się udaje, to nie jest tak, że ja tutaj chcę brzmieć, że to jest niemożliwe itp., natomiast no bądźmy szczerzy, przy rodzaju finansowania małym rynkiem, jakim jest Polska, w ogóle trzeba sobie zdać sprawę, że sport jako taki jest bardzo małym rynkiem, zwłaszcza w Europie. On jest malutki, on jest bardzo podzielony, to nie są Stany Zjednoczone, to są różne języki, różne interesy, to jest naprawdę ciężko się przebić. Jeżeli mamy tak mały rynek, do tego nałożymy na to nasz polski rynek, który jest w ogóle mikroskopijny. Sport w Polsce to jest naprawdę, naprawdę nic i naprawdę trzeba wiele energii, siły, pomysłu, żeby się tutaj wybić, ale to się uda zrobić. Tylko tak jak mówię, no dla mnie to jest troszeczkę, wracając do początkowego pytania, to jest trochę tak jakby mówić, że na dzień dzisiejszy polski klub wejdzie do finału Ligi Mistrzów. No to jest mniej więcej ten poziom, jeśli o tym mówimy. Barierą główną są nie ludzie, bo technologicznie zasoby ludzkie mamy znakomite. No ja mam tutaj w Polsce ponad 100 osób i są świetni ludzie, świetni eksperci. Naprawdę jest i pasja, i jest takie trochę myślenie pozaszablonowe, więc kapitał ludzki jest naszym, tutaj uważam, jednym z największych zalet, które mamy w tym kraju. Mamy pewną stabilność, mamy pewną bardzo drobną bazę klientów, którzy rozumieją to, że czasami cena nie jest tym głównym wyznacznikiem, dlaczego pewna firma powinna być wybrana, a nie inna. Czego brakuje, no to wiadomo. Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Tak? To są jakby te trzy rzeczy, które są tą barierą, która uniemożliwia mi tutaj popadanie w optymizm i powiedzenie tak, oczywiście, jak najbardziej wszyscy mamy szansę na sukces itp. Aczkolwiek jak najbardziej temu życzę. Sukces polskiej marki na świecie to jest również
dla mnie skocznia do góry, więc jak najbardziej i czekam na takie dni, że będziemy mogli tutaj wymienić kilka firm, które zaistniały naprawdę na światowym rynku i są tym czempionem. Świetnie, dzięki za to podsumowanie. Myślę, że jest ono dosyć obrazowe dla wszystkich, którzy siedzą. Jakże optymistyczne. Tak, panie Marku, czy chciałby pan to jakoś skomentować? Czy myśli pan, że rzeczywiście jest tak, że to jest na tyle ciężkie, jak właśnie wejście polskiego klubu do Ligi Mistrzów, czy jest jednak... Czy pan Mateusz powiedział o wygranie chyba Ligi Mistrzów albo bycie w finale, żeby być precyzyjnym, tak? Tak, więc tak. To są wejście do finału. To są trochę inne schody. Natomiast ja chciałbym być taką przeciwwagą dla pana Mateusza i powiedzieć, jestem hura optymistą i wszyscy będziemy w finałach Ligi Mistrzów, ale umówmy się, że rzeczywiście patrząc i bycie pragmatykiem i patrząc na stronę finansową wszelkiego rodzaju modeli biznesowych, to oprócz dobrego, fajnego pomysłu, to jednak środki na jego sfinansowanie, możliwość przetestowania, wdrożenia na rynek, znalezienia odpowiednich klientów, trafienia w super segment. To jest bardzo wiele czynników, które czasami determinują, że nawet najlepsze pomysły niestety finalnie lądują na półce. Oczywiście czasami można je odgrzebać, odkurzyć i w nowej rzeczywistości je odświeżyć, natomiast umówmy się, to nie jest kawałek z lat 60., który można zremiksować i pokazać pełną świeżość. No, technologia się dezaktualizuje jednak pomimo wszystko. I ja bym sobie też życzył, tak jak podejrzewam też i pan Mateusz, pan Paweł i wszyscy, którzy jesteśmy tutaj dzisiaj na tym naszym spotkaniu, żeby tych mecenasów w sporcie dla polskich firm, dla polskich startupów było jak najwięcej i żebyśmy z panem Mateuszem kiedyś się mogli spotkać w Realu na tym finale, gdzie akurat grają dwie polskie drużyny. No i myślę, że wtedy ten poziom szczęścia byśmy osiągnęli, natomiast myślę, że musi się bardzo dużo rzeczy jeszcze zmienić. Ale to, że o tym rozmawiamy, to jest też pierwszy krok do tego, żeby można było o tym powiedzieć, że wychodzimy z tej niszy i idziemy właśnie w tym kierunku, który dla nas wszystkich, dla polskich firm, dla polskich innowatorów jest chyba jak najbardziej istotny. No, rozwijajmy się, pokazujmy się na świecie. Im więcej tego rodzaju perełek zaistnieje, tym pozostali będą mieć łatwiej, bo jeżeli pokażemy, że można, no to jednak te portfele, miejmy nadzieję, tych najzamożniejszych też się na nich otworzą. Panie Marku, to od razu, bo potem pana Pawła i jeszcze Mateusza spytam już ostatnie pytanie, ale to takie pytanie zawsze pomocnicze, takie koło ratunkowe, ale może i ono być dosyć ciężkie, ale jakie dostrzega pan bariery dla rozwoju właśnie tych technologii sportowych w Polsce? I jeżeli jakieś są, no to jakie przeskoczyć, jakie zmienić? Pytanie do mnie, panie Tomaszu? Tak. Panie Tomasz, myślę, że generalnie wiele sprowadza się do środków finansowych. Myślę, że mamy bardzo wielu utalentowanych ludzi. Naprawdę, takich, którzy są w stanie zrealizować swoje pomysły, jeżeli da się im odpowiednie pole do tego, żeby mogli je uprawiać. Da się im fajny inkubator, da się im szansę na to, żeby robili swoje. Natomiast oczywiście, tak jak to jest w sporcie, czasami nawet najlepsza technologia gdzieś w którymś momencie staje pod ścianą. I to wiele, wiele razy można było zobaczyć, że federacje, czy też ludzie, którzy zarządzają sportem, no w którymś momencie mówią, że może niekoniecznie powinniśmy jeszcze po tą technologię sięgać. I to jest w bardzo wielu dyscyplinach sportowych, gdzie tego rodzaju sytuacja ma miejsce. Tutaj pan Paweł wspomniał o mojej ulubionej dyscyplinie w ogóle sportowej, o tenisie ziemnym. Wspomniał o Hawkeye.
i o tym, w jaki sposób tą technologię można wykorzystywać. No i zwróćcie uwagę Państwo, oczywiście to nie jest tania technologia, ale jest to już technologią, która ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. I proszę zobaczyć, co się musiało zdarzyć, żeby tą technologię można było wykorzystywać już naprawdę mocno w pełni. No to mieliśmy pandemię COVID-19. Okazało się, że można sędziować bez sędziów mecze. Można wykorzystać tę technologię zdecydowanie szerzej. No ale patrząc na tenis, w dalszym ciągu mączka króluje z sędziami. Oczywiście ja nie mówię, że to jest zły pomysł, żeby w dalszym ciągu tak było, bo jednak pomimo wszystko, cóż to byłby za sport, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie graczy. Nie byłoby może publiczności, bo wszyscy by siedzieli w domach, nie byłoby sędziów, nie byłoby tego pierwiastka ludzkiego. Natomiast to pokazuje, że w zależności od sportu technologię można wdrażać bądź nie. I chyba nie ma idealnego modelu. Natomiast te stare, zakorzenione nawyki czasami powodują, że z technologii nie korzystamy. Więc ja proponuję, żebyśmy sobie zawsze zrobili taki rachunek sumienia, otworzyli umysły, zastanowili się, czy pewnych rzeczy nie można zrobić inaczej, lepiej, bardziej, czasami efektywnie. To się sprawdza w tej chwili w tenisie, sprawdza się w wielu innych dyscyplinach sportowych. I oprócz tego jednego worka pieniędzy, o których wspominał pan Mateusz, trzeba postawić drugi i trzeci, ten worek z pieniędzmi. Natomiast dalej to jest otwarty umysł i możliwość wykorzystania tych technologii. Dajmy sobie szansę, dajmy szansę fajnym pomysłom i dzięki temu budujmy coś nowego. Przepraszam, jeszcze jedno dodatkowe pytanie, ale muszę je panu zadać. Czy myśli pan, że sponsorzy są w stanie wymusić takie zmiany w sporcie w kontekście nowych technologii? Nie mówię o tym, że teraz totalizator będzie wymuszał coś, ale czy tak się może zdarzyć? Panie Tomaszu, to ja odpowiem trochę tak przewrotnie. Uważam, że ci, którzy podpisują umowy i dostarczają właśnie ten worek pieniądza, zawsze mogą rozmawiać. Zakładam, że dzięki temu dyskusja jest na pewno łatwiejsza i otwarcie na zmiany na pewno też ma szansę postępować bardziej dynamicznie. Więc bez dyskusji, bez tego, żeby sponsorzy także patrzyli nie tylko i wyłącznie na krótkowzroczne aspekty w danym sporcie, a patrząc na trochę szerszą perspektywę i długofalową, myślę, że jak najbardziej, jeżeli włączą się do tej dyskusji, to też będą mieć szansę na to, żeby wpłynąć i dać szansę nowym technologiom w sporcie. Super, bardzo dziękuję. Panie Pawle, to do pana również kieruję to pytanie. Jakie dostrzega pan właśnie bariery dla rozwoju nowych technologii sportowych w Polsce? Czy już oprócz tej wspomnianej luki kapitałowej oraz tego, że no jest tych pieniędzy w sporcie stosunkowo mało, jeśli chodzi o nasz rynek rodzimy. No i też oferta dla startupów też jest mniejsza, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o przetestowanie technologii i przejście przez od tego etapu pomysłu do etapu wdrożenia. Też jest to utrudnione, ponieważ no startup, który ma pomysł na jakiś produkt, jakieś rozwiązanie z zakresu jakiejś technologii, przykładowo niech to będzie internet rzeczy, no to on woli pójść do przemysłu, gdzie łatwiej będzie mu zrealizować jakiś pomysł niż do sportu. I tutaj często przebijać się przez pewien taki jeszcze mur nieświadomości lub no innej koncepcji na rozwój jakiejś organizacji. Tutaj warto też podkreślić jedną rzecz. Otóż część rynku powstrzega taką współpracę dużych firm ze startupami w kategoriach możliwych korzyści wyłącznie po stronie startupu. Poniekąd jest to efekt przekazu medialnego, który jest głównie kierowany do startupów i ma ciągle je zachęcać do udziału w różnych rodzajach programach, ale komunikacja koncentruje się tutaj na podkreśleniu benefitów, które czekają na młode firmy. Tymczasem dobra współpraca umożliwia pewną synergię, taki rozwój wszystkich zaangażowanych stron, zarówno startupów, jak i firm, które w tym układzie są odbiorcą technologii.
firm, czy też no, związków sportowych. To jest zasługą dobrze zidentyfikowanych potrzeb. Konieczne jest tutaj nauczenie się obu stron, jak współpracować, by ta współpraca przynosiła korzyści. Na zasadzie win-win, żeby każdy tutaj czuł się wygrany. I organizacje związane z branżą sportową ponadto wpisują się w kilka takich trendów związanych ogólnie z przedsiębiorczością. No i tutaj pewne te elementy przełamują te bariery, bo wzrasta pewna zdolność do tworzenia w polskich firmach kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi oraz innowacyjności, zarówno w otoczeniu zewnętrznym, czyli to otwarcie właśnie na startupy, na programy akceleracyjne, jak i w tym stopniu wewnętrznym, czyli poprzez system innowacji pracowniczych. I no, firmy, zwłaszcza duże firmy, otwierają się na pozyskiwanie innowacji z zewnątrz i rozwijają know-how w zakresie współpracy ze startupami. W efekcie otrzymują innowacyjne rozwiązania do wdrożenia, które są odpowiedzią na ich realne wyzwania. No, są także otwarte na innowacje, niezwiązane z ich zasadniczą działalnością. To też jest ciekawa kwestia. Na takiej zasadzie, że no, to może mi się teraz nie przydać, ale warto może dotknąć tego tematu, bo może mnie to zainspiruje do czegoś nowego, albo będę po prostu trzymał puls na tych zmianach, które mogą mnie dotknąć za chwilę. Przykład COVID-u był tego doskonałym objawem. Organizacje, które były zacofane, jeśli chodzi o cyfryzację, o digitalizację, jeśli chodzi o ten kontakt ze swoim klientem, czyli kibicem, bardzo to odczuły, gdy nastały lockdowny. I no, przyspieszyło to pewne wdrażanie zmian również właśnie w organizacjach sportowych czy klubach. Super, bardzo dziękuję. Mateusz, to już będzie ostatnie pytanie właśnie dotyczące barier. Sam wskazałeś ich już pewnie kilka, ale jakbyś mógł powiedzieć, jak można je przebić, jak można je przeskoczyć, ominąć te bariery właśnie w zakresie tych nowych technologii sportowych w Polsce. Także the floor is yours. To teraz trochę pozytywniej. Czy myślę, że dzisiaj było takie ciekawe pytanie odnośnie kierunków, czy sponsorzy mogą wymusić zmiany? Oto było takie ciekawe pytanie. I wydaje mi się, że to jest taki kierunek, którego bym zaczął. Mi się nie tyle wydaje, że sponsorzy, ile sama młodzież, która zupełnie inaczej podchodzi do konsumpcji sportu, wymusi zmiany. I te zmiany, wydaje mi się, będą dość daleko idące. Ja może powiem o takich trzech, które moim skromnym zdaniem będą prowadziły do otwarcia nowych możliwości dla startupów, czyli pójście troszeczkę w kierunku trochę innym, aniżeli, że nie wiem, wszyscy robimy analizę danych, wszyscy robimy z kamer, tego jest bardzo dużo. I jeżeli miałbym potrafić szansę, to szanse, które mają szansę zmaterializować się poprzez dogłębną zmianę też prawa, bo niekiedy startupy są hamowane, czy technologie w Europie zwłaszcza są hamowane ze względu na to, że przepisy FIFA czy UEFA no, po prostu nie pozwalają na wykorzystanie chociażby, nie wiem, no, chipu wearables tak zwanego na piłkarzu, tak? Jeżeli byłoby to dozwolone, otwiera się nam ogromna puszka możliwości dla potencjalnego startupu. Uważam, że w ogóle w Europie sport będzie musiał iść bardziej w kierunku rozrywki. Uważam, że mecze, to te pomysły idące w kierunku, że mecz powinien trwać 80 minut, a nie 90, że powinno być więcej rozrywki pomiędzy, taki troszeczkę model amerykański, to jest to, co ta słynna generacja Z wymusi niestety na środowisku i to również są miejsca, czyli pewnego rodzaju rozwiązania, które umożliwiają dotarcie do młodszej generacji, do większego pakietu rozrywkowego podczas meczu, w trakcie meczu, przed meczem, to są te kierunki, które bym widział. Wearables, kolejne, jeżeli to się otworzy, jak najbardziej. Trzecią rzeczą, która moim zdaniem jest na dzień dzisiejszy takim troszeczkę
no ma takie albo to kochasz, albo nienawidzisz, czyli technologia blockchain, która dalej nie znaleźliśmy jakby zastosowania tej technologii, która znacząco zrewolucjonizuje sport. To są usprawnienia, to co widzimy na dzień dzisiejszy. Tokeny, to jest programy lojalnościowe najczęściej są do tego wykorzystywane. Natomiast jeżeli zmieniłoby się prawo, i tutaj mówię zarówno o jakimś tam prawie nadzoru finansowego, czy samej FIFA, UEFA, to uważam, że sam model finansowania klubu sportowego, piłkarza, kariery piłkarza, giełda piłkarzy, możliwości, które za tym stoją, jeżeli prawo na to pozwoliło, byłyby naprawdę, naprawdę, naprawdę duże. Sam model finansowy tutaj uległby ogromnej zmianie i to tworzyłoby szereg możliwości realnej partycypacji finansowej w sport. Więc takie trzy kierunki i startupy, które w takich trzech kierunkach idą, szczerze osobiście ja bym oglądał z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ troszeczkę wyprzedzają to, co moim zdaniem jest trochę nieuniknione. Może nie za 5 lat, może za 6, ale dajmy sobie trochę więcej uwagi, że to będzie miało miejsce. Dzięki. Pan Paweł, bo generalnie już jesteśmy po czasie. Pan Paweł, ostatnie zdanie i kończymy. Jasne, dziękuję. Tylko tutaj nawiążę do słów pana Mateusza, bo zgadzam się w zupełności i też warto mieć taką świadomość, że sport jest częścią rozrywki i też jest taka rywalizacja o nasz czas, o nasze zaangażowanie, o nasze skupienie i mając przykładowo niedzielne popołudnie, człowiek stoi przed różnymi wyborami, czy pójść na mecz piłkarski, a może na siatkówkę, a może na koszykówkę, a może na żużel, jeżeli to jest w jakimś mieście żużlowym, czy może do kina, do teatru, a może pojechać na grilla, a może zostać w domu i obejrzeć sobie sezon na Netflixie, więc tutaj też taka świadomość, o co konkurujemy i z kim konkurujemy lub z czym, też jest dla organizacji, dla klubów bardzo istotna i też wskazówką lub inspiracją dla startupów oczywiście. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panowie, bardzo wam dziękuję raz jeszcze. To nie jest koniec, to jest dopiero początek, więc tak jak mówiłem, dopiero ruszamy z kwestiami promocyjnymi, z tym, żeby rozpromować ten temat. Służy nam też to, że no, polska reprezentacja gra w finałach Mistrzostw Świata. To nie jest oczywiście finał Champions League. Natomiast jak mówię, no, przez najbliższe kilka dobrych tygodni będziemy ten temat dosyć mocno eksplorować. Za ponad miesiąc premiera raportu. Także jeszcze raz dziękuję wam z tego miejsca za to, że uwierzyliście w nas i pomogliście nam w jego stworzeniu. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Marek Lukasek, Totalizator Sportowy, Paweł Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mateusz Antawczyk, TISA Group i ja, Tomasz Snażyk, odmeldowujemy się. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki panowie.